26-latka chciała żyć. Nie ufała mężczyźnie na słowo, że nic jej się nie stanie. Poczuła przypływ odwagi i chęci działania. Udało się. 4 minuty później wykręciła 112. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś zapraszam Was na 4. odcinek serii Zbrodnie po nordycku. Tym razem przeniesiemy się do Norwegii, gdzie doszło do porwania, o którym mówił cały kraj. Zwłaszcza, że było to bardzo nietypowe porwanie. Dlaczego? O tym przekonacie się słuchając odcinka. Na YouTubie będziecie mogli także zobaczyć nagrania, które podesłała mi Aga mieszkająca w Oslo. Zanim zaczniemy, chciałam Was jeszcze zachęcić do udziału w zabawie, tej, którą przygotowałam z okazji urodzin podcastu i dzięki której, rozwiązując zadania i otrzymując hasło, możecie dostać dostęp do dodatkowego odcinka. A w tym odcinku opowiadam o przerażającej sprawie z Rosji, która zdecydowanie jeży włos na głowie. Jak dołączyć do zabawy, wystarczy się zapisać na listę, potem dostaniecie ode mnie maila i potem jeszcze jednego. W tym drugim będzie link, gdzie wpisać hasło. A jeśli macie ochotę na większe wyzwanie i lubicie zagadki, to polecam Wam mojego e-booka Kryminalne historie z zagadkami, gdzie znajdziecie 10 takich historii, w których czekają różnego typu pytania i zadania i także trzeba ułożyć hasło, a potem jest niespodzianka. E-book występuje w 3 pakietach, sam, z audiobookiem oraz z audiobookiem i odcinkiem. Link do e-booka znajdziecie także w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Był 3 lutego 2010 roku. 26-letnia Fajsa szykowała się do pracy. Była zatrudniona w sklepie odzieżowym, który znajdował się w centrum Oslo, więc jeszcze z miejsca, w którym mieszkała, kawałek musiała dojechać. Dlatego po godzinie 6 rano udała się na pobliski przystanek w Haslum, dzielnicę w gminie Barum w Norwegii. Okolice te zamieszkuje około 6 tysięcy osób. Z tego miejsca do Oslo powinna dotrzeć w jakieś 25 minut. Ale Fajsa nigdy do pracy nie dojechała. O 6:40 doszło do zaskakującej sytuacji. Gdy kobieta zmierzała na przystanek, nagle podjechał do niej jakiś samochód. Po chwili wysiadł z niego mężczyzna, który siłą zmusił ją do wejścia do bagażnika swojego samochodu. Była przerażona i nie wiedziała, o co chodzi. Nie znała tego mężczyzny, ale jego wygląd sprawił, że bała się mu przeciwstawić. Zwłaszcza, że trzymał ją mocno, a w pewnym momencie uderzył jeszcze w głowę. Wyglądał jak kulturysta. Z pewnością miał więcej siły niż ona. Ostatecznie sprawił, że znalazła się w bagażniku. Na tym etapie nie miała pojęcia, czemu została porwana. Mężczyzną, który ją porwał, był 26-letni Howar. Nie miał nic wspólnego z Fajsą, nie znał jej. Wykonywał tylko swoją robotę. W zasadzie nie miał większego doświadczenia w porwaniach, ale uznał, że sobie poradzi. Co mogło pójść nie tak? Na co dzień pracował na stacji benzynowej. Sporo czasu spędzał też na siłowni. Potrzebował pieniędzy, więc gdy nadarzyła się okazja na dorobienie, postanowił z niej skorzystać. Nie wyobrażał sobie nawet, do jakiej tragedii ta decyzja doprowadzi. Po tym, jak wepchnął porwaną kobietę do bagażnika, związał jej ręce. Następnie zamknął pokrywę i wrócił na miejsce kierowcy. Odpalił auto i ruszył. Przerażona kobieta nie wiedziała, co zrobić. Pomimo jednak ogarniającego ją strachu, zachowała trzeźwość umysłu. Po chwili zdała sobie sprawę z tego, że porywacz nie zabrał jej telefonu. Gdyby tak, udało jej się wyswobodzić jedną rękę. Mogłaby z niego skorzystać. Chciała żyć. Nie ufała mężczyźnie na słowo, że nic jej się nie stanie. Poczuła przypływ odwagi i chęć działania. Udało się. 4 minuty później wykręcała 112. A gdy udało jej się połączyć z dyspozytorem, od razu była w stanie przekazać mu najistotniejsze szczegóły.
Porywacz nie krył się z tym, że ktoś go wynajął. Zdradził nawet pewne szczegóły o tym człowieku. Do tego nie zakrywał twarzy. Dzięki temu Fajsa była w stanie przekazać policji naprawdę wiele cennych informacji. Choć między połączeniami wystąpiły przerwy, to mniej więcej w kontakcie z dyspozytorem pozostawała przez prawie 40 minut. Dlaczego więc pomoc nie przyszła na czas? W środę 3 lutego 2010 roku o godzinie 6:44 dyspozytor numeru alarmowego odebrał zadziwiający telefon. Dzwoniła kobieta, która twierdziła, że została porwana i jest przetrzymywana w bagażniku. Nie była w stanie podać aktualnej lokalizacji, ale za to miała inne przydatne informacje. Wyznała też, że nie czuje się najlepiej, potrzebuje pomocy i jest obolała, bo porywacz ją pobił. Pomimo czasu, przez który przebywała w bagażniku, Fajsa wykazała się niezwykłym opanowaniem, gdy opowiadała policji o przerażającej dla niej sytuacji, która właśnie miała miejsce. Dyspozytor na początku zadał jej kilka pytań kontrolnych. Dopiero wtedy zrozumiał, że naprawdę rozmawia z porwaną kobietą. Początkowo ich rozmowa wyglądała w tłumaczeniu mniej więcej tak. Po szybkim przywitaniu Fajsa powiedziała, że została porwana. Dyspozytor zapytał: zostałaś porwana? Tak, jestem w bagażniku. Kim jesteś? Jak masz na imię? Mam na imię Fajsa. Bardzo się boję, że mnie usłyszy. Kto w takim razie ci to zrobił? Nie wiem. Wyszłam z domu, bo jechałam do pracy. Jechałam na dworzec autobusowy. Minęłam go i on nagle mnie chwycił. Następnie pojawia się pytanie o to, gdzie kobieta mieszka, a ta podaje swój adres i dodaje, że błaga o pomoc, że jest pobita. Dyspozytor próbuje ustalić kolejne szczegóły, między innymi kierunek ich jazdy, ale porwana kobieta nie ma pojęcia, dokąd jadą. Dyspozytor się więc upewnia. Mówisz, że masz na imię Fajsa. Tak. I mówisz, że porwał cię mężczyzna. Tak. I że teraz jesteś w bagażniku jego samochodu. Tak. I nie wiesz, dokąd jedziesz. Nie, bardzo się boję, że mnie usłyszy. Okej, nie słyszę żadnego dźwięku silnika. Jestem w bagażniku. Proszę, pomóż mi. Dyspozytor tłumaczy, że musi dowiedzieć się jak najwięcej, aby móc ją zlokalizować. Ponownie pyta o szczegóły dotyczące samochodu oraz miejsca porwania kobiety. Fajsa opowiada, że gdy ten siłą zamknął ją w bagażniku, to następnie między nimi wywiązała się kłótnia. Po chwili stwierdza, że musi się rozłączyć. Dyspozytor się sprzeciwia, ale połączenie zostaje zerwane. O 6:49 Fajsa ponownie wybiera 112. Dyspozytor upewnia się, że rozmawia z tą samą kobietą, a następnie wraca do poprzedniej rozmowy. Tym razem 26-latka miała więcej informacji o swoim porywaczu. Powiedziała, że w tym czasie mężczyzna zatrzymał auto i przekazał jej, że nic jej nie zrobi. Oraz dodał, że porwał ją, bo ktoś go o to poprosił. Swojego porywacza opisała jako mocno zbudowanego mężczyznę. Dodała, że jest biały i łysy. Podkreśliła, że porwał ją z użyciem siły i że prawdopodobnie był to ciemno-niebieski samochód. Po chwili dodała, że to Norweg i na oko około 20-letni. Miał też jej wyznać, że za tym wszystkim stał jakiś Pakistańczyk. Był to też moment, w którym postanowił przeszukać kobietę, sprawdzić, czy nie ma przy sobie telefonu. Wtedy Fajsa była przerażona, że odkryje, że ma go przy sobie, ale na szczęście go nie znalazł. Po wysłuchaniu tych informacji dyspozytor zapytał, gdzie teraz są. Ale kobieta nie wiedziała. Powiedziała, że mężczyzna zdradził jej, że zawiezie ją do miasta. Miał się tam spotkać z jakimś mężczyzną. Fajsa podkreśliła, że porywacz przekazał jej, że ją nie skrzywdzi i że za jej porwanie miał otrzymać 100 tysięcy koron norweskich. Następnie podzieliła się swoimi przypuszczeniami względem tego, kto stał za tym porwaniem. Bo to, że mężczyzna został przez kogoś wynajęty, było już pewne. A ona po chwili namysłu doskonale wiedziała, kto byłby w stanie jej to zrobić. Wyznała, że jest taki mężczyzna, ma na imię Shamres i od 5 lat nie może się go pozbyć.
Mężczyzna usilnie zabiegał jej względy, mimo że wyraźnie dała mu do zrozumienia, że nic z tego nie będzie. Czuła się przez niego prześladowana. Dyspozytor pyta, czy wie, gdzie ten mężczyzna mieszka. Fajsa potwierdza i wskazuje adres. Następnie powraca do pytań odnośnie auta. Ale oprócz wcześniej wspomnianego koloru, kobieta nie była w stanie nic więcej powiedzieć. Następnie zasugerował, czy może położyć tak telefon, żeby był w stanie usłyszeć jakiekolwiek dźwięki z otoczenia, bo na razie nic do niego nie docierało, oprócz głosu kobiety. Po chwili w tle było słychać ciszę, więc prawdopodobnie w tym czasie Fajsa próbowała inaczej ułożyć telefon. Ale niestety, dyspozytor dalej niczego nie słyszał. Próbował więc wybadać, czy wie, czy to było duże, czy małe auto. Ale dla kobiety wszystko działo się tak szybko, nie była w stanie tego określić. Tutaj emocje już jej puściły. I po chwili było słychać, że się rozpłakała. Dyspozytor, słysząc jej reakcję, postanowił wrócić do tematu mężczyzny, który mógł zlecić to porwanie. Zapytał Fajsę, czy łączyła ich kiedykolwiek jakaś relacja, ale ta zaprzeczyła. Powiedziała, że nigdy nie byli w związku. Ale mężczyzna nie przyjmował odmowy, męczył ją, śledził, uprzykrzał życie. Wiedziała o nim jeszcze to, że był od niej kilka lat starszy, handlował narkotykami i kiedyś zaatakował kogoś nożem. Miała nawet zapisany jego numer, który po chwili wyrecytowała. Następnie słychać, że Fajsa ponownie jest przestraszona, ponieważ obawia się, że porywacz zorientuje się, że rozmawia przez telefon i go zabierze. Chciała się więc rozłączyć, ale dyspozytor przekonał ją, by pozostali na łączach. W tym czasie będzie też próbował cały czas ją zlokalizować. Po tej wymianie zdań Fajsa powiedziała, że boi się, że ten mężczyzna coś jej zrobi. Następnie dyspozytor zapytał, czy widziała kogoś w miejscu, w którym się to wydarzyło. Ma na myśli, kiedy stała na przystanku. Na co kobieta doprecyzowała, że wtedy nie była na przystanku, ale do niego się zbliżała. Że całe to porwanie wydarzyło się tuż przed sklepem Prix, niedaleko jej mieszkania. A potem pojawiła jej się pewna myśl i zapytała, czy jest opcja, aby zadzwonić do jej siostry. Dyspozytor potwierdził, a następnie zapytał, czy ktoś jest teraz pod adresem, który podała jako swoje miejsce zamieszkania. Kobieta przekazała, że także w tej chwili powinna być właśnie jej siostra oraz młodszy brat. Rodzice są z kolei w Pakistanie, skąd kobieta pochodziła. W kolejnej wypowiedzi podała, jak siostra ma na imię oraz przekazała do niej numer. Dyspozytor powrócił do tematu mężczyzny, który mógłby stać za porwaniem. Wtedy kobieta powiedziała, że porywacz potwierdził jej to i podkreślił, że ma otrzymać za to 100 tysięcy koron norweskich i że zapewnił ją, że ją nie skrzywdzi. Fajsa próbowała też wpłynąć na swojego porywacza, prosząc go o pomoc i wyjawiając, że jego zleceniodawca nie daje jej spokoju od wielu lat i ma nie po kolei w głowie. Ale mężczyzna jej nie posłuchał. Liczyło się tylko to, że zarobi. W czasie tej rozmowy kobieta cały czas znajdowała się w bagażniku. Według tego, co mówiła, wychodziło, że cały czas jechali. W związku z tym dyspozytor ocenił, że rozmawiają mniej więcej od 15 minut, więc prawdopodobnie są w drodze do Oslo. Polecił, aby jeszcze chwilę wytrzymała, a on w tym czasie skonsultuje się z innymi osobami. Przerwa trwała jakieś 40 sekund. Gdy wrócili do rozmowy, Fajsa przekazała, że auto zwalnia. Dyspozytor więc założył, że może w takim razie wjechali do miasta, w którym ruch jest większy, a teraz były godziny szczytu. Następnie zapytał kobietę o operatora jej telefonu i poinformował, że będą próbowali ją zlokalizować. W tym czasie porywacz przyspieszył. Wtedy też Fajsa zakomunikowała, że ma problemy z oddychaniem, ponieważ ma astmę. Dyspozytor zachęcił ją więc do tego, aby zwróciła uwagę porywacza. Zaczęła kopać czy coś, może ten zatrzyma auto. Ale kobieta się bała. W końcu w tle usłyszał odgłos pukania. Zachęcił, aby uderzyła mocniej. Potem zapytał, czy dało to jakąś reakcję. Ale kobieta zaprzeczyła.
Dyspozytor postanowił ją poinformować, że problem z udzieleniem jej pomocy polega na tym, że służby nie wiedzą, w jakim kierunku auto się porusza. Czy do Oslo, czy do Drammen. Jedyne, co Fajsa mogła na to odpowiedzieć, to to, że porywacz powiedział, że jadą do miasta. Ale do którego, tego już nie dodał. Następnie rozmowa powróciła do tematu zleceniodawcy. Kiedy po raz ostatni Fajsa rozmawiała z Szamrezem? Kobieta powiedziała, że nie pamięta. Faktycznie ostatnio wysyłał jej jakieś wiadomości, ale nawet ich nie czytała. Dyspozytor zapytał, czy ma pomysł, czego on od niej chce. Kobieta odpowiedziała, że mówił jej, że ją kocha, że chce z nią być i poślubić. Ale było to jednostronne. Ona z nim swojej przyszłości nie widziała. Po chwili rozmówca upewnił się, że Fajsa naprawdę uważa, że właśnie ten człowiek za tym stoi. Ale kobieta nie miała żadnych wątpliwości. To był ten mężczyzna. Nie ma innej opcji. Przez ten czas auto poruszało się dalej. Kobieta zapytała się, czy policja kontaktowała się może z jej siostrą. Ale w odpowiedzi usłyszała, że jeszcze nie. I pytanie, ile baterii ma jeszcze w telefonie? Nie była pewna. Pamiętała, że rano ładowała go przez jakieś 45 minut. Dyspozytor powiedział, że zadzwoni do jej siostry, ale za chwilę, bo nie chciałby się z nią teraz rozłączyć. Wciąż nie był w stanie namierzyć lokalizacji kobiety. Był to wyścig z czasem i tak naprawdę nikt nie wiedział, ile go mają. Słuchając kolejnych pytań, ma się wrażenie, że policja wcale nie była bliżej odnalezienia Fajsy. Kobieta nie mogła dać im już więcej informacji. Nie wiedziała, gdzie jadą, niczego nie słyszała. Czuła jedynie, że zmienia się prędkość oraz, że coraz trudniej wytrzymać jej w bagażniku. Miała poczucie, że porywacz w ogóle nie zwracał uwagi na to, że ma kogoś w aucie. Łącznie minęło już 30 minut, odkąd jechała zamknięta w bagażniku. Miała wrażenie, że coraz bardziej brakuje jej powietrza. Usta jej wyschły, a głowa i zatoki coraz mocniej bolały. Dyspozytor, słysząc jej spanikowany głos, starał się dać jej wskazówki odnośnie oddychania. Uspokajał także, że służby są powiadomione i próbują ją odnaleźć. Fajsa w tym momencie nie wytrzymała. Słychać było, że jest przerażona oraz że płacze. Głos po drugiej stronie słuchawki okazał jej zrozumienie, a następnie rozmówca zmienił temat. Zapytał, czy wie, dlaczego Szamres tak się w niej zadłużał. Powiedziała, że nie, na to pytanie nie zna odpowiedzi. Dodała, że jego siostra jest żoną kuzyna jej taty. Rodziny są w kontakcie od wielu lat, ale nigdy z nim nie randkowała ani nie była w żadnej relacji. To on skontaktował się z nią 5 lat temu, a potem zaczął regularnie do niej odzywać, pomimo jej wyraźnego niezainteresowania. Kobieta powiedziała, że za każdym razem, gdy dzwonił, wyraźnie mówiła, że nie jest zainteresowana dalszym kontaktem i prosi, aby ten nie dzwonił, że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Ale ten wydawał się nic nie rozumieć. Później w ich rozmowie pojawiają się pytania, które wydają się być próbą odciągnięcia jej uwagi od sytuacji. Ale Fajsa w pewnym momencie nie wytrzymuje i przerywa te pytania. Chce wiedzieć, kiedy w końcu ją namierzą i jej pomogą. Dyspozytor niestety nie może jej przekazać żadnych konkretnych informacji. Mówi, że odpowiednie osoby się już tym zajmują. Dodaje jeszcze, że ważne, aby pozostali na łączach, że dzięki temu szybciej będą mogli ją zlokalizować. A chwilę po tym połączenie zostaje utracone. Za moment Fajsa znów wykręca 112. Mówi, że porywacz jedzie bardzo szybko, a potem rozmowa ponownie zostaje przerwana. Kobieta więcej już nie dzwoni. Od 7:21 nie ma z nią już więcej kontaktu. Łącznie jej kontakt z policją trwał 37 minut. Gdy połączenie zostało przerwane, policja nadal nie była w stanie ustalić, gdzie znajduje się porwana kobieta. Byli jednak w posiadaniu ważnych wskazówek. Mieli opis porywacza, nazwisko potencjalnego zleceniodawcy. A do tego telefon kobiety wciąż był aktywny.
Teraz trzeba było tylko zdążyć na czas. Jak się wkrótce okazało, telefon można było jeszcze namierzyć przez ponad 2 godziny. Dopiero o 9:30 urządzenie się rozładowało i od tej pory nie można go było namierzyć. Policja wciąż jednak nie znała odpowiedzi na pytanie, gdzie była porwana kobieta i czy można było jeszcze jej pomóc. Po przerwanym połączeniu auto, w którym jechała Fajsa, zatrzymało się. Znajdowali się w rejonie turystycznym w Asker. To właśnie tam mężczyzna postanowił wypuścić kobietę z bagażnika. A ta, wykorzystując okazję, próbowała uciec. Niestety, mężczyzna bardzo szybko ją dogonił. Fajsa zaczęła krzyczeć, co wystraszyło porywacza. Bał się, że ktoś ich zobaczy. Gdy usłyszał zbliżającą się ciężarówkę, wpadł w panikę. Uznał, że wypuszczenie kobiety było złym pomysłem. Dlatego postanowił, że ponownie umieści ją w bagażniku. Howard w ostatnim czasie fascynował się serialem Dexter. Gdy poczuł, że wszystko wymyka mu się spod kontroli, przypomniał sobie o swoim ulubionym bohaterze i zadziałał instynktownie. Zaciągnął Fajsę do samochodu i wepchnął do bagażnika. Tam użył taśmy, aby zakleić jej usta. Wokół jej szyi założył pętlę ze sznura. Lekko ją zaciskając, zapewnił ją, że jej nie zabije. Zamknął pokrywę bagażnika, a następnie usiadł w samochodzie. Teraz musiał się zastanowić, co dalej. Miał wrażenie, że jego wcześniejszy plan zakończy się niepowodzeniem. Dlatego trzeba było go zmienić. Gdy tak siedział i rozmyślał, uznał, że to nie ma sensu. Że on się poddaje i nie chce kontynuować tego porwania. Z bagażnika dochodziło walenie, co bardzo go stresowało. Dlatego podgłośnił muzykę, aż w końcu ucichło. Nie wiedział, ile tam siedział, ale kiedy wyszedł na zewnątrz, było jasno. Podszedł do bagażnika. Powiedział coś do kobiety, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Otworzył pokrywę i wtedy zobaczył, że kobieta wyglądała, jakby spała. A potem przypomniał sobie, że zakleił jej usta, więc szybko ściągnął taśmę. Następnie zdjął pętlę, którą założył jej na szyi. Miał poczucie, że z kobiety uszło powietrze, ale nic więcej. Nie zaczęła oddychać. Początkowo próbował ją potrząsać i do niej krzyczał, ale nie uzyskał żadnej reakcji. Zestresowany zamknął bagażnik i cały w nerwach myślał, co ma zrobić. Czuł się jak w potrzasku. Wiedział, że nie może iść na policję i opowiedzieć tej historii, bo po prostu zostanie skazany. Jedyne, co mu przyszło do głowy, to to, że gdzieś musi ukryć jej ciało. Wtedy przypomniał sobie, że w zasadzie miał takie miejsce. Wcześniej wykopał dół dla swojego zleceniodawcy. Bo w pewnym momencie uznał, że to jego zabije i że zrobi to na oczach Fajzy. Płytki grób miał znajdować się około 200 metrów od popularnej trasy narciarskiej. Nie był w stanie tam podjechać samochodem, dlatego przez część trasy musiał nieść kobietę na rękach. Wracając do samochodu, spotkał kilku spacerowiczów. Następnie wrócił do domu, odkurzył bagażnik i starał się wyeliminować resztki dowodów. Później wraz ze swoją dziewczyną pojechał do Szwecji. Cały czas walczył z myślami, czy nie zgłosić się na policję, ale stwierdził, że nie może im powiedzieć, że tak naprawdę zamierzał zabić Shamreza. Nie uwierzyliby mu w to. Im więcej czasu upływało od tych wydarzeń, tym bardziej wypierał je z pamięci. W pewnym momencie nawet sobie wmówił, że do niczego nie doszło. Ale wtedy w wiadomościach usłyszał informację o zaginionej kobiecie. To była Fajsa. Dreszcz przebiegł mu po plecach. Wciąż mawiał sobie, że to nie może być prawda. Poszedł jeszcze do samochodu sprawdzić, czy nie zostały żadne ślady. Znalazł tam kilka czarnych włosów należących do kobiety. Wziął więc taki wałek do ubrań i się ich pozbył. A potem sięgnął po dezodorant z zapalniczką i w ten sposób próbował oczyścić bagażnik. W dniu, w którym Fajsa została porwana, od razu do mediów trafiła informacja o jej zaginięciu. Mówiono, że była obywatelką Norwegii, ale nie miała norweskiego pochodzenia.
Dziennikarze podali jeszcze informację, że policja sprawdza samochody, które poruszają się po wskazanym przez nich obszarze. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów. Następnego dnia, w czwartek, podano do wiadomości publicznej, że śledztwo traktowane jest priorytetowo i zaangażowano ogromne siły, aby odnaleźć kobietę. 5 lutego na policję zgłosił się świadek. Kobieta prowadziła auto w tym momencie, gdy Fajsa była porywana przez jakiegoś mężczyznę. Zeznała, że gdy jechała, dostrzegła ciemny samochód z otwartym bagażnikiem i że jakiś mężczyzna ciągnął kobietę. Powiedziała, że był ubrany na ciemno i prawdopodobnie miał około 30 lat. Ta informacja upewniła śledczych, że mieli do czynienia z porwaniem, bo cały czas zakładali też oczywiście inne wersje. W końcu uznali, że czas zatrzymać głównego podejrzanego, człowieka, którego wskazała sama porwana. W związku z tym po południu zatrzymano 28-letniego taksówkarza Shamreza Khana. Do zatrzymania doszło w Oslo. Według tego, co ustalili w trakcie rozmowy z Fajzą, mężczyzna nękał i prześladował ją od lat. Podobną wersję przedstawili jej przyjaciele. Mężczyzna nie przyznawał się do winy, wręcz odwrotnie. Przedstawiał sytuację tak, jakby był bardzo zmartwiony zniknięciem kobiety. Sugerował, że łączyło ich coś więcej. Mimo tego został tymczasowo aresztowany na 4 tygodnie. Oczywiście zaprzeczał swojemu udziałowi w całej sprawie. Policjanci, obserwując jego zachowanie, stwierdzili, że jest to człowiek, który raczej nie wytrzyma siedzenia w izolatce i liczyli, że dzięki temu pęknie. Wiedzieli, że w przeszłości miał wiele problemów, był niespokojny i przestraszony, a siedzenie w izolatce wcale nie poprawiało jego stanu. To było dla niego ogromne obciążenie. Liczyli więc, że wkrótce pęknie. Mężczyzna wyemigrował z Pakistanu i obecnie mieszkał w Oslo. Na życie zarabiał jako taksówkarz, był kawalerem i nie miał dzieci. Z jego historii wynikało, że był już kiedyś oskarżony, a nawet karany za kradzież pieniędzy ze sklepu spożywczego, w którym był wcześniej zatrudniony. Został za to skazany na 30 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Do tego musiał zwrócić byłemu pracodawcy ponad 18 tysięcy koron norweskich. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego i wówczas wyrok został zmieniony na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Śledczy sprawdzili także jego mieszkanie. Zabezpieczono tam m.in. różne notatki i sporą ilość gotówki. Szacowano, że było to około 10 tysięcy koron norweskich. Przesłuchano także jego starszego brata, który twierdził, że on i Fajza byli tylko przyjaciółmi i z jego wiedzy nie mieli raczej ze sobą kontaktu przez ostatnich kilka miesięcy. Brat nigdy nie wspominał mu o tym, że doszło między nimi do jakiejś kłótni, ani o tym, że był w niej zauroczony. Nie wiedział też, że chciałby się z nią związać. Wydawało mu się, że jego brat nie myślał o byciu w relacji, że bardziej był zainteresowany skupieniem się na swoim życiu. Kupił własne mieszkanie i oszczędzał na inne cele. W mieszkaniu zatrzymanego policja znalazła także karteczkę samoprzylepną, na której znajdowały się takie słowa jak kajdanki, kaptur, taśma. Gdy w trakcie przesłuchania skonfrontowano z nim tę karteczkę, powiedział, że miała służyć mu do zabawy, którą chciał przeprowadzić z kobietą świadczącą usługi seksualne. I była to jego fantazja, którą kiedyś chciał urzeczywistnić. Jego brat wierzył w tę wersję i mówił, że jest to całkiem logiczne, w końcu był kawalerem, był młodą osobą, więc miał prawo do realizacji swoich fantazji. Zapytano go także, czy wie, do czego jego bratu były potrzebne takie pieniądze w gotówce. Ten wyjaśnił, że tak, że to miały być pieniądze na opłacenie biletów lotniczych dla rodziny. Mówił, że jego brat sporo pracował, czasami nawet 15 godzin dziennie. Do tego regularnie uczęszczał do meczetu, a w ostatnich miesiącach sporo czasu spędzał w domu z matką. Podsumowując, jego zdaniem był porządnym człowiekiem. W międzyczasie wciąż trwały poszukiwania Fajsy. Policja i ochotnicy przeszukiwali pobliskie lasy, przylegające do miejsca, w którym po raz ostatnio
zarejestrowano sygnał pochodzący z telefonu kobiety, ale wciąż nie można było zlokalizować 26-latki. Ponieważ zakładano także, że mogła zostać wywieziona za granicę, na wszelki wypadek jej sprawę zgłoszono do Interpolu i nadano temu żółtą notę. Śledczy próbowali też ustalić motywację mężczyzny, który miał zlecić jej porwanie. Wychodziło na to, że mężczyzna zakochał się po uszy już po pierwszym spotkaniu z kobietą w 2004 roku. Ona go jednak po tym spotkaniu odrzuciła, z czym młody mężczyzna nie mógł sobie poradzić. Przez lata próbował więc na wszelkie możliwe sposoby nawiązać z nią relacje, aż doszedł do ostateczności i zaczął jej grozić oraz prześladować. Okazało się też, że zanim zlecił porwanie, to szukał kogoś, kto obleje ją kwasem. Pod koniec 2009 roku skontaktował się z kilkoma narkomanami i zaproponował im pieniądze, jeśli obleją kobiecie twarz kwasem. Według policjantów to miało świadczyć o tym, że właśnie pod koniec 2009 roku zrezygnował z chęci stworzenia relacji z Fajsą, zamiast tego zaczął myśleć, jak ją skrzywdzić i sprawić, by nikt inny się z nią nie związał. Doprowadził do tego, że kobieta wręcz go nienawidziła. Nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Jej zachowanie sprawiło, że chciał ją ukarać w taki sposób, jak zrobiłby to w Pakistanie. Niektórzy mężczyźni w tym kraju, gdy zostaną odrzuceni, oblewają kobiecie kwasem twarz. Generalnie tacy mężczyźni wychodzą z założenia, że żadna kobieta nie ma prawa im odmówić. A jeśli to zrobi, to będzie okaleczona na całe życie. Na szczęście żadna z osób, do której zwrócił się Chambers, nie przystała na jego propozycję. Wtedy uznał, że musi wymyślić coś innego. Na stacji, na której tankował swoje auto, dostrzegł pewnego Norwega. Wydawało mu się, że mógłby do niego zagadać. Być może on pomógłby mu rozwiązać jego problem. Jak się wkrótce okazało, mężczyźni się dogadali. Poszukiwania Fajsy trwały, a w pewnym momencie dla jednej ze stacji wywiadu udzielił chłopak zaginionej kobiety. Okazało się, że od 2001 roku kobieta spotykała się z mężczyzną, który w mediach był określany jako Norweg pochodzenia pakistańskiego. Twierdził, że jego rodzina wiedziała o tym, że są razem, ale że nie za bardzo im się to podobało. Chcieli się nawet pobrać, ale jej rodzice byli przeciwni temu małżeństwu. Wyjaśnił, że w Pakistanie mają taki system kastowy i że ona należała do innej kasty. W związku z tym, ich zdaniem, nie mogli być razem. Mężczyzna twierdził, że po raz ostatni rozmawiał ze swoją partnerką we wtorek wieczorem, zaledwie kilka godzin przed jej porwaniem. Media dotarły także do informacji, że prawdopodobnie Fajza próbowała skontaktować się ze swoim chłopakiem. Dzwoniła do niego o godzinie 6:46, ale ten spał. Gdy się obudził, odkrył jedynie nieodebrane połączenie. Był przekonany, że Fajzę naprawdę ktoś uprowadził. Nie wierzył, że zaaranżowałaby to sama, bo taką teorię również śledczy brali pod uwagę. Na koniec dodał, że byli razem i rozmawiali każdego dnia. I że naprawdę chcieli się pobrać, ale we właściwy sposób. Oznaczało to, że czekali, aż jego rodzice wybiorą się do jej rodziców i dostaną na to pozwolenie. Niestety, nie zdążyli. W środę 10 lutego doszło do kolejnego zatrzymania. Tym razem policjanci aresztowali 25-letniego Norwega, Håvard Nyflata, pod zarzutem przeprowadzenia porwania. Po 3 tygodniach od zaginięcia Fajzy, podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy. Powiedział też, kto był jego zleceniodawcą oraz, że kobieta nie żyje, choć tego nie było w planach. Zginęła jeszcze tego samego dnia, w którym ją porwał. Wskazał także miejsce, w którym porzucił jej ciało. 22 lutego 2010 roku śledczy odnaleźli płytki grób. Ciało kobiety znajdowało się dokładnie w tym miejscu, które wskazał Håvard. Mieli więc pewność, że jego zeznania są prawdziwe, a to oznaczało, że Chambers także był winny tej zbrodni, bo to on był tym, który zlecił porwanie Fajsy. 25-latek wyznał, że
zgodził się na propozycję Shamreza, bo chciał spłacić swoje długi hazardowe. Porwał kobietę, ale nie planował jej zabijać. To był nieszczęśliwy wypadek. Shamrez również zaprzeczył, że zlecił jej morderstwo. Stwierdził, że jego zamiarem było jedynie porwanie, a potem torturowanie kobiety. Ale nie miała zginąć. Jako motyw podał to, że kobieta odmówiła poślubienia go. Ostatecznie obaj mężczyźni zostali oskarżeni o morderstwo z premedytacją lub współudział w tym morderstwie. Obaj nie przyznali się do winy. Inaczej było w kwestii porwania, bo tutaj każdy z nich potwierdził swój udział. Mimo wyjaśnień złożonych przez mężczyzn, śledczy nie dowierzali ich słowom. Uważali, że od początku chodziło o odebranie życia kobiecie. Co zaskakujące, Howard wyznał, że w pewnym momencie uznał, że zabije Shamreza. Miał to być efekt długotrwałego nadużywania sterydów oraz tego, że imponował mu główny bohater serialu Dexter, którym się inspirował. Jak to sobie tłumaczył, wyobrażał sobie, że zabije złego Shamreza, bo tak zrobiłby Dexter. A potem chciał to zrobić w obecności Fajzy, żeby ta mogła zobaczyć karę wymierzoną mężczyźnie. Ale wszystko poszło nie tak. Problem polegał też na tym, że uzależnił się od narkotyków. Przede wszystkim amfetaminy i ekstazy. Brał je niemal codziennie. Od lat interesował się kulturystyką i chciał być jak największy. W tej kwestii jego idolem był Superman. Jak go opisywał, człowiek, który potrafił dźwigać zarówno samochody, jak i traktory. W pewnym momencie życia miał jednak zatarg w ośrodku szkoleniowym, do którego uczęszczał i od tej pory porzucił trenowanie. Nie mając ochoty na ćwiczenia, sięgnął po narkotyki i oglądanie telewizji. A potem właśnie wciągnął się w Dextera. Był nim zafascynowany do tego stopnia, że wyobrażał sobie, że będzie taki jak on. W sądzie jego współlokator wyznał, że faktycznie większość ich rozmów dotyczyła tego serialu. Howard ciągle mówił, jaki Dexter jest wspaniały i że chciałby postępować jak on. Po całym śledztwie rodzina Fajzy krytycznie wyraziła się o działaniach policji. Uważali, że za dużo czasu zajęło im namierzenie jej telefonu i że mogli pomóc ich bliskiej na czas. W ogóle zanim doszło do wyjaśnienia zniknięcia Fajzy, media rozpisywały się bardzo niekorzystnie o tej kobiecie. Na przykład jeden z portali opisywał, że być może kobieta wszystko sfałszowała, zainscenizowała swoje zniknięcie, bo tak naprawdę chciała uciec od swojej rodziny, miała sekretnego chłopaka i dość kontrolujących rodziców. Generalnie wyglądało to tak, jakby początkowo ją obwiniano i podważano jej wizerunek. Dopiero gdy prawda wyszła na jaw, zaniechano takich spekulacji. 9 marca 2011 roku rozpoczął się proces. Rodzina Fajzy złożyła także wniosek o odszkodowanie w wysokości 250 tysięcy koron norweskich. Wystąpili o nie rodzice kobiety oraz jej brat. Zakładano, że zgodnie z planem wyrok powinien zapaść 14 kwietnia. Proces został już wcześniej przełożony ze względu na stan zdrowia 25-letniego Norwega. Media podały, że przyczyną był jego zły stan zdrowia. Były dwa powody. Po pierwsze, w wyniku przeszczepu nerki miał nabawić się infekcji i drugi to, że przez długi czas nadużywał sterydów. Efektem tego było to, że zaczął czuć się gorzej, miał wysokie ciśnienie i słaby wzrok. W trakcie procesu mężczyzna wyznał, że próbował unikać 29-letniego taksówkarza, którego poznał w zeszłym roku, ale on ciągle przechodził i ciągle go zagadywał. Aż w końcu coś mu zaproponował. 100 tysięcy koron norweskich za porwanie. Myślał, że tak sobie tylko gada, ale wkrótce okazało się, że to prawdziwa oferta. Dlatego postanowił z niej skorzystać. Był to też moment, w którym bardzo intensywnie śledził losy swojego ulubionego bohatera, co także miało wpływ na jego decyzję. W rezultacie kilka kluczowych scen z tego serialu pokazano także podczas procesu. Gdy Shamrez przedstawił mu swoją propozycję, zrozumiał, że byłby idealną ofiarą, taką, którą wybrałby Dexter. Dlatego przystał na to wszystko. Faktycznie uznał, że porwie dziewczynę, ale że na koniec to właśnie swojego zleceniodawcę zabije. Fajzie nic nie zrobi.
wyznał, że miał taki plan, że mieli spotkać się w Skien i tam chciał powiedzieć 29-latkowi, że coś poszło nie tak i zabrać go w inne miejsce. Wcześniej kupił takie drewno kominkowe i alkohol. Miał plan walnąć kłodą mężczyznę w głowę, a następnie spalić. Rozważał również podcięcie mu gardła, jak to robił jego ulubiony bohater. Obrońca Shamreza podkreślał, że zamiarem jego klienta było to, aby kobieta została do niego przywieziona cała i zdrowa. Nie chciał, żeby została zabita. Z kolei obrońca Howara twierdził, że to był nieszczęśliwy wypadek, że ten także nie planował morderstwa. Z kolei prokurator przekonywał, że droga od oblania kwasem młodej kobiety do próby jej zabicia nie jest długa i że jego zdaniem ten mężczyzna chciał się pozbyć Fajsy. Oskarżyciel przedstawił także dowody na kontakt między tymi dwoma mężczyznami oraz udowodnił, że Shamrez przekazał Howarowi 5000 koron norweskich na zakup taśmy, opasek zaciskowych, rękawiczek, worków na śmieci i siekiery. Jego zdaniem to miało udowadniać, że planowali morderstwo. Ostatecznie wyrok w tej sprawie zapadł 14 maja 2011 roku. Obaj mężczyźni zostali skazani za morderstwo drugiego stopnia i porwanie. Zarzut morderstwa z premedytacją został oddalony. Howar został skazany na 8 lat pozbawienia wolności, a Shamrez usłyszał znacznie wyższy wyrok, bo 17 lat pozbawienia wolności. Prokurator generalny wystąpił z apelacją. Uznał, że ten wyrok nie był właściwy. Sąd apelacyjny się z tym zgodził i w rezultacie podwyższył karę do 19 lat pozbawienia wolności dla Shamreza i 18 lat pozbawienia wolności dla Howara. Do tego mężczyźni mieli zapłacić 200 tysięcy koron norweskich odszkodowania rodzicom Fajsy. Brat kobiety nie otrzymał takiego odszkodowania, co wynikało z prawa norweskiego. Chodziło o to, że żeby miał otrzymać takie odszkodowanie, to musiałby udowodnić, jaką bezpośrednią szkodę poniósł. Jeśli chodzi o odwołanie od tego kolejnego wyroku, to w Sądzie Najwyższym sąd odmówił rozpatrzenia spraw tych mężczyzn i podtrzymał wyrok. Rodzina Fajzy także wystąpiła z odwołaniem, uważali, że zasądzona kara, zasądzone odszkodowanie jest za niskie, bo żądali po 250 tysięcy koron, a ostatecznie otrzymali po 200 tysięcy koron norweskich, plus jeszcze właśnie dla syna. Ale nie znalazł informacji, aby sąd przystał na ich prośbę. O tej sprawie w Norwegii było bardzo głośno i wzbudziła ogromne zainteresowanie, też ze względu na to, że był to pierwszy przypadek zlecenego porwania we współczesnej historii Norwegii, niezwiązanego z gangami. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co Wy o niej uważacie, dajcie znać w komentarzu. Z góry dziękuję za Wasze wypowiedzi, udostępnienie odcinka, łapki w górę i subskrypcję. Dziękuję także za wspieranie na YouTube oraz postawione kawki. Zachęcam Was do skorzystania z zabawy i posłuchania dodatkowego odcinka. Przypomnę, że link znajdziecie w opisie. I jeszcze raz dziękuję Adze, która podesłała mi nagrania do dzisiejszego odcinka. A teraz życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.